No dobra, opuszczam ten hostelik. Co jak co, ale te śniadania to zapamiętam. Miałem tutaj 3 noce, bo jedną dokupiłem. I 3 takie porządne śniadania, że nie mogłem przejeść, a ja zazwyczaj nie mam problemów z niedojadaniem. Więc naprawdę były spore. Fajna tu okolica, ale ponoć tam, gdzie pojadę, będzie podobnie. To znaczy, no może bliżej centrum będę miasta, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Wziąłem 2 noce w kolejnym miejscu i po prostu chcę zobaczyć przez te 2 noce, czy tam zostać, bo ogólnie chciałbym tam zostać trochę dłużej, tak żeby nie skakać właśnie co 2-3 dni, bo to też jest, wiecie, takie trochę męczące w tym gorącu z plecakiem. Chciałbym mieć po prostu gdzieś domek na uboczu, gdzie jest cicho, spokojnie i gdzie będę mógł odpocząć. Następnie będę podróżował dalej, ale już tak w głąb bardziej wyspy. Także opuszczę po prostu wybrzeże, morze tutaj, te fale, piękne plaże. I bardziej w te takie rejony trochę górzyste, jakieś parki narodowe, no ale to zobaczymy, gdzie mnie tam nogi poniosą. No a ja idę teraz na autobus. O, akurat na skrzyżowaniu tutaj przy wejściu pod tym drzewkiem była ta rodzinka, o której wynajmuję hostel. Tam pukałem, bo chciałem powiedzieć tylko, że wychodzę, ale zamknąłem pokój, klucz w drzwiach zostawiłem, więc tutaj bez problemu. Nie było tam określonej godziny, kiedy się trzeba wyprowadzić, bo w niektórych hostelach, guest house'ach, no to jest na przykład, że do 10 czy do 12. Tam w ogóle nie było. Także dla nich bez różnicy. Mamy przystanek, więc poczekam tu na jakiś autobus. No, wyciągnąłem sobie 100. Bardzo ładne banknoty mają. Jakiś wodospad, jakieś ptaki, motyl. Z tej strony jakieś postacie. Ogólnie rzecz biorąc, 100 to jest gdzieś złoty 20. Do miasta, jak jechałem wczoraj, płaciłem 50, czyli jakieś 70 groszy, 60. Coś jedzie, ale czy to? Bardzo głośne autobusiki. Trzeba szybko wsiadać, bo ledwo zdążyłem nogę postawić, to już ruszył gwałtownie. No i odjechał. Ale dobrze trafiłem. Muszę tylko zobaczyć na mapie, czy mój hostel jest w tamtym kierunku. Czy muszę się wrócić? Muszę się wrócić kawałeczek. No. Ale najważniejsze, że dojechałem do Mirisy. Niecałą godzinę. No 150, czyli 2 zł, bo odległość ponad 20 km. 50 płaciłem, jak miałem 6 km. Słońce tu jest mocne, biorę parasolkę. Wczoraj oglądałem już jakieś tam czapki, kapelusze, żeby sobie kupić, no, ale jakoś tak były nawet fajne, ale nie mogłem się zdecydować, czy taki bardziej okrągły, czy zwykła czapka z daszkiem. Tutaj powinny też być takie stoiska, myślę, że sobie kupię. Kosztowała 1000, czyli 12 zł, więc te ceny tutaj są niewysokie. Myślę, że coś tutaj kupię, no ale teraz idę do hostelu. A właściwie to jest taki domek chciałem wynająć. Chciałem też, żeby była kuchnia, żebym sobie sam jakieś tam śniadania robił. Czasem jedzenie, żeby trochę przyoszczędzić. No i też po prostu zrobić sobie takie rzeczy, które lubię, jakąś jajecznicę, wiecie, kawę. Także na razie miałem śniadania cały czas wykupione, a teraz będę robił sam.
No powiem wam, tu jest taki domek, tam jest niedaleko główna ulica. No mam nadzieję, że nie będzie jakiś ten hałas mi przeszkadzał. A jak tak, to wezmę sobie po prostu... O, patrzcie, jest gekonik. Wszędzie tu są. I powiem wam tak, ja jestem zadowolony, płacę około 40 zł, mam klimę, czego się nie spodziewałem, także naprawdę temperatura mnie tutaj nie zdziwi. Patrzcie, mam tutaj stoliczek, jeden, drugi, mam tutaj, na razie światło pogasiłem, o, kuchnię, zlew, lodówkę, zamrażarkę, palnik, no wszystko jest, wszystko jest. Mam jakieś gary, mam nadzieję, że z patelnia są nawet dwie, także będzie jutro jajeczniczka i kawka. A to co to jest? Aha, łazienka. No, jest i łazienka. A wiecie, to nie jest nowe miejsce, ktoś powie, no ale za 40 zł domek. A tutaj mam ogród. Mam ogród, ale a, są jakieś krzesła, ale nie ma tutaj takiej ławy. A, mógłby być ładniejszy, ale nie szkodzi. Ważne, że jest jakiś kącik dla siebie zielony. Także tak to wygląda. No mówię, naprawdę, jak za tą cenę jestem zadowolony. Ten bungalow w Tajlandii na Koczang płaciłem $15, więc o 50% więcej niż tu, o $5, bo tu płacę około $10. No, z moskitierą łóżko, więc nawet jak komary nawlatują, to nie będzie problemów. Widzicie, duże łóżko dwuosobowe, no a ja sam jestem, trzeba iść chyba na podryw jakiś. No ponoć lankiki to nie są zbyt takie rozrywkowe, że tak powiem, jak tajki czy kmerki. Tutaj jest bardzo taki pruderyjny naród. Tutaj się jak idzie na randkę, to rodzice idą, przyzwoitki. No tutaj, co ciekawe, przy okazji, jak czytałem różne informacje na temat Sri Lanki, to na Sri Lance najwięcej w Google jest zapytań o seks. Tak, tutaj bardzo jest no słabo z tym, że tak powiem, do ślubu i tak dalej nie ma praktycznie, więc no oczywiście czego szukają młodzi, może nie tylko młodzi, Lankijczycy, no to właśnie takich treści. Także według jakiejś tam wyszukiwarki to był po prostu największy współczynnik tego szukania takich treści. No, taka ciekawostka. Od czasu do czasu będę się dzielić tymi ciekawostkami, bo dużo na temat Sri Lanki czytałem, dużo oglądałem i filmy dokumentalne i ogólnie różnych podróżników, także bardzo mnie to interesowało, ten kraj, ta kultura. No nic, dobra, ja się tutaj plecaczek rozpakowuję i no myślę, że posiedzę z godzinkę, dwie, na razie nie jestem głodny, bo ten śniadania w tamtym hostelu to były tak duże, że ja przez ostatnie dwa dni, czyli od kiedy tam zacząłem je jeść, nie kupowałem w ogóle obiadów, tylko szedłem na kolację, taką obiadokolację, więc dwa posiłki wystarczą. Tutaj też jest gorąco, nie chce się tak jeść. Dobra. No, właśnie wróciłem ze sklepu, pierwsze co poleciałem, kupiłem trochę rzeczy, wydałem około 40 zł, więc może i nie mało, no ale patrzcie co wziąłem. Jajeczka na śniadanie, oczywiście będzie jajecznica, kawa cejlonska. Zaczynamy. Kawkę, zaraz sobie właśnie kawkę zrobię. No wiadomo, woda tu musi być. Mleczko do kawy. No takie rzeczy jak mleko właśnie czy coś, no to są dosyć drogie. Wziąłem oczywiście sobie tutaj owoce. Papaje. Arbuzika, takie małe arbuziki, 1,5-kilowe można kupić, nawet są mniejsze, o połowę mniejsze, nawet takie co nie mają kilograma. Margaryna, czy to na jakąś kanapkę, czy bardziej do smażenia. I szczypioreczek do jajeczniczki. Wędlin to tu nie ma, mięso można kupić, ale zrobię sobie taką, wiecie, na szczypiorku. Do tego chlebek tani, taki chlebek kosztuje 1,20 zł, już pokrojony. I na deser do kawki ciacho. Tak, więc mniej więcej dałem 3000 rieli, czyli to jest takie niecałe 40 zł, 30 parę złotych powinno być. Dobra, biorę szybko, chyba arbuza sobie pokroję i nastawię kawkę. No, kawusia zrobiona, parzy się, arbuzik pokrojony,
słodziutki, smaczny, taki malutki, ale dobry. Ja sobie tu oglądam youtuberów z Kambodży. Akurat tego nie miałem okazji poznać, bo zmienił miejsce zamieszkania, jak byłem blisko jego. Ale resztę tam parę osób poznałem rok temu. No nic, ja wcinam. Także no na razie jestem z miejsca bardzo zadowolony. I chyba zostanę tu dłużej, ale jutro zdecyduję. Najpierw prześpię noc, żeby zobaczyć, jak to w nocy wszystko tutaj. Czy nie ma jakichś hałasów i tak dalej. No dobra, mamy kolejny dzień. Ja się fajnie wyspałem, bo jest klimatyzacja, więc bardzo przyjemnie się spało. Tu mam taki od przodu nawet no ogródeczek to nie jest, bo tutaj trawy nie ma w ogóle, ale zawsze można usiąść, kawę wypić. Idę pochodzić. Wczoraj zrobiłem sobie te zakupy, później jeszcze raz byłem, dokupiłem parę rzeczy. Ogólnie planuję dzisiaj kupić chyba krewetki i zrobić sobie na obiad. Dobra, kurtkę ściągnę, a z tej strony? Czy z tej strony jest? Dobra, zamknięte. A ja idę. Jak będę wracał, kupię te krewetki. Krewetki tu kosztują niecałe 30 zł za kilo. Takie duże krewetki, nie te takie najmniejsze. Więc cena jest atrakcyjna, bo tam, wiecie, około 300 gram wystarczy na porcję. Chyba że wezmę z pół kilo, żeby mieć jeszcze w razie czego na kolację. No nie wiem, zobaczę, ale teraz idę w stronę morza. Nie widziałem jeszcze, jak tutaj wygląda plaża. Mam trochę czasu, zjadłem śniadanie. O, nie nagrałem wam, zrobiłem sobie jajeczniczkę. Pokażę wam tu moją najbliższą okolicę. No tu już jest ta droga główna, więc tu jest ruch spory. Kawałek w tą stronę to już jest praktycznie centrum. O, można powiedzieć, że przy samym centrum mieszkam. A kawałek jak podejdę, to będzie plaża. Tutaj wczoraj chlebek kupiłem, piekarnia. Za chwilę będzie market, w którym kupowałem jajka i inne składniki. Tak, tutaj jest, jak widzicie, takie centrum handlowe. No to nie jest duży market, ale można kupić, jak widzicie, też są właśnie krewetki. 100 gram 215, czyli około... No 200 to by było 26 zł, no to troszkę więcej, z 27-8 zł za kilogram. Więc myślę, że cena w porównaniu do Polski dużo bardziej atrakcyjna. Ale ja idę teraz na plażę i tu jest chyba wejście. Tak, tu jest wejście, ale niby tu jest takie główne wejście. A ja widzę, nie jest to tak zabudowane jak u Nawatana. Tam to taki był, wiecie, spacerówka jak u nas w Sopocie. No po prostu z każdej strony sklep, jakieś różne kramarze, różne jakieś tam ubrania, widokówki, pocztówki i tak dalej, i tak dalej. No tu też, o, widzicie, są, ale no z tej strony nic nie ma. No restauracje. Tutaj chyba Mirisa jest jednak dużo mniejszym miasteczkiem. Nie wiem, bo jestem tutaj tak jakby... O, wczoraj przyjechałem, powiedzmy jeszcze. Jeszcze dnia tu nie ma. No, już jest, bo już jest w sumie gdzieś południa. Ja w południe przyjechałem. Muszę kupić kapelusz, bo ten parasol mnie denerwuje. Miało padać, ale tak naprawdę w ogóle jeszcze nie padało. A ja noszę, wiadomo, on też chroni bardzo dobrze przed słońcem, ale tu wieje. Wieje od morza, bryza jest i rzuca mi tym parasolem i mnie to denerwuje. Byli u mnie dzisiaj para Rosjan, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda domek. Trochę mi się to nie podobało, bo wiecie, mieszkam gdzieś i mam uprowadzać swoje rzeczy wywalone, no ale po angielsku do mnie mówili. I najpierw mówię, nie bardzo, nie chcę za bardzo, żeby wchodzili, kręcili mi się. Ale ten chłopak z tą dziewczyną tak tylko spytali mnie, jak w porównaniu ze zdjęciami, bo wiecie, na stronach typu Booking jest pełno zdjęć, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo te zdjęcia były robione 10 lat temu, 5 lat temu i te
tutaj jest duża wilgotność i bardzo szybko rzeczy się psują. W tym sensie, że rdza nachodzi, w tym, że szybko jakieś grzyby wyskakują, także chcieli po prostu zobaczyć, no to dobra, mówię, nie będę im tłumaczył. Zawołałem ich, wróciłem się po klucz, bo miałem bramkę zamkniętą, otworzyłem im i im pokazałem i kuchnię, i łazienkę. No i tak chwilę rozmawiałem i oni ogólnie od 2 lat są w Azji. Od kiedy wybuchła wojna, to uciekli po prostu. No chłopak młody, wiecie, z 25 lat. Zaraz by go Putin do wojska zagonił. Nie wiadomo, czy by gościu przeżył. A wiecie, może jakimś informatykiem jest, może sobie zdalnie pracować. Więc z dziewczyną już od 2 lat poza granicami swojego kraju i mówił, że bardzo nie lubi swojego kraju, więc nie wszyscy Rosjanie są za Putinem, dużo wyjechało, bo po prostu no ten, kto miał pieniądze, mógł sobie pozwolić, nie jest ogłupiony, wiecie, przez wódkę i przez telewizję, propagandę, która się toczy z telewizora, to też przecież ludzie normalni tam są. Nie żebym jakoś bardzo lubił ich, no bo jednak cały naród prawie jest za tym swoim carem nowym. Ale no nie wszyscy. A w sumie, bo tak zacząłem o tej parze z Rosji mówić. Oni ogólnie szukali miejsca na dłuższy wynajem, wiecie. Wynajmą na miesiąc czy dwa i będą tu sobie pracować, siedzieć, żyć. No tak jak mówię, już 2 lata tak się krążą po parę miesięcy, po miesiąc, po 2, po 3, zależy jak im się podoba. W danym kraju tyle siedzą. Tacy nomadzi cyfrowi teraz to się nazywa, no bo nomadzi to z miejsca na miejsca, wiecie, tacy w ruchu. I jest teraz takie określenie głównie na ludzi, nawet z Polski, po prostu, które pracują online, czyli czy są informatykami, czy no po prostu mają pracę, którą mogą wykonywać przez internet z każdego miejsca na ziemi. O, już tutaj z lewej strony było morze, brzeg, plaża, więc zaraz pewnie dojdę. Jest i plaża. No ładnie. Chociaż widzę, że jest trochę jakichś skał, ale może tam dalej jest więcej osób, jest piasek, tak. Tam bardziej odkryte miejsce. Musiałbym kawałek przejść, ale ja teraz nie idę tutaj. Ja chciałem po prostu okolice pozwiedzać. Nie mam nawet gdzie rzeczy zostawić, żeby pójść pływać. Także na razie tylko chciałem zobaczyć, rozeznać się gdzie, co i jak i gdzie tu można po prostu przyjść. Więc tak to wygląda. Mocno wieje, ale to od morza bryza. Także możecie sobie popatrzeć, jak tutaj wygląda ta plaża. Chciałbym tu spędzić parę dni. Ogólnie jest tutaj możliwość wykupienia różnych wycieczek i na przykład do miejsc, gdzie chciałem jechać. I się teraz zastanawiam, ale raczej pojadę tak czy siak tam pomieszkać, jest 2-3 dni na przykład na plantację herbaty. Mógłbym kupić wycieczkę, bo facet mi mówił, byłem w takim biurze turystycznym, że mógłbym po prostu pojechać do parku, do safari, a później stamtąd safari jest rano, później jakieś, wiecie, transport, jakiś tam obiadek i resztę dnia na przykład na plantacji herbaty. Też to się da w ciągu jednej tak jakby podróży zrobić. Więc się zastanawiam, ale jeżeli chodzi o plantację, to wolałbym chyba tam z 2-3 dni być, wiecie, pochodzić sobie na spokojnie po tych herbacianych polach, zobaczyć to, a nie taką wycieczką turystyczną, gdzie tylko przez chwilę mamy czasu, żeby coś tam zobaczyć. Więc tak. Dobra, nareszcie uwolniono od tej parasolki, bo nad morzem to mi, zresztą na forcie Gal, to samo, tak mi to latało. Ta parasolka się rozkładała. Kupiłem sobie już czapkę oraz okularki. Także teraz już głowa jest chroniona, bo tu jest bardzo mocne słońce i trzeba uważać na to. Przez drogę przechodzić tutaj to też jest, trzeba naprawdę uważać, bo
chodników jako tako nie ma, no jak widzicie. No dobra, powiem wam, że ceny tu są większe niż w tym poprzednim miasteczku, bo tam czapki były po 1000, a ja tu dałem 1,5. No ale już trudno, jakoś tam ich wspomogę. Nie jest to przecież dużo, bo to jest niecałe 20 zł. Dałem 3000 za okularki i czapkę, czyli 39 zł gdzieś. No jak na ceny azjatyckie to nie jest tania, bo wiecie, ja płaciłem po 3 dolary, czyli tam po 10-12 zł w Kambodży czy w Tajlandii, a tutaj no ale mówię, ja nie zbiednieję, a te parę złotych, a niech sobie zarobią. Powiem wam, niezła jazda, robię sobie pranie i zostały mi tutaj już ostatnia koszulka, a większość rzeczy wycisnąłem i zabrałem i patrzcie co tu jest. Skolopendra. Ukąszenia ponoć skolopendry są bardzo, bardzo bolesne. Dobrze, że zauważyłem, bo bym wziął, zaczął wieszać i mogłabym je użreć. Prawdopodobnie wyszła stąd, bo tutaj nie działa woda. Ja sobie puszczam po prostu tu z prysznica robiłem pranie. A ona w międzyczasie już woda spłynęła. Poczuła się, że jej coś tu kapie na głowę, że tak powiem. Wcześniej nie używałem tego kranu. No i skubana wylazła. Także trzeba uważać. To są jadowite dziadostwa, bardzo bolesne. No nic, jakoś ją wyniosę może na dwór. Spróbuję. Chyba nie użrę. Będzie skakać na mnie, to będę piszczał tutaj wam. O, wyszła. Jak najdalej. Jak najdalej. Holender. Wlazła do środka. Nie spadła. Trzyma się, ale może zaraz jakoś wyjdzie. O, tu jest. Kurde, jakimś kijem muszę ją strącić. Nie mam jak wycisnąć. Jest tu jakiś kijek. Skuba na cały czas, patrzcie, tutaj. Jakiegoś badyla szukam. Coś mam. Żeby kurczę mi na mnie nie skoczyła. No nie udało się. Lender, teraz to już jej nie widzę. Gdzie? Nie wiadomo, gdzie ona jest. Pewnie później po sznurku jakoś wyjdzie, no ale... Albo będzie siedziała. Wolałbym widzieć, jak wychodzi. Kurczę, felek. Akcja ze skolopendrą. O, wezmę to tak lepiej rozłożę. Ona gdzieś wlazła w środka. Skubanej nie widać. Tutaj nie ma. Z tej strony nigdzie jej nie widzę. Strach trochę tak łapać, wiecie, złapię gdzieś, gdzie ona siedzi i nie użrę. Do krana ją rzucić? O, jest. Czekaj, cholera. Gdzie widzicie, na górę, żeby poszła nawet na sznurek, to już by może poszła. No, uciekaj. O. Skubana się trzyma. Ona ma ze 100 tych nóg to. Kurczę, już było blisko. Już prawie wylazła. No i znowu. Nie, muszę wziąć jakąś broń. Jakiś kij, coś. Tu są takie kije.
O, nawet taki badyl. O, to jest dobre. To jest dobre. Teraz będzie można ją jakoś chwycić. O, teraz to jest inaczej, jak ja mam kija. Ja się bałem, że... O, tu jest. O, o, o. Dobra, spadła. Spadaj mi stąd. Dziadostwo. Dobra. No widzicie, tego się nie spodziewałem. No, jeszcze mi spadło, zanim wróciło mi wpadło i muszę przepukać jeszcze raz. Normalnie strach, co tam w tym zlewie jeszcze siedzi. Ale dobrze, że ją wykurzyłem, no to zabrałem stąd. No wiecie, skolopendra, nie wiem jaki to był gatunek, ale są gatunki, których ugryzienie jest bardzo bolesne. Jedne z najbardziej bolesnych ukąszeń owadów na świecie. Porównywalne do tego, jak rozgrzany gwóźdź wbija wam się w kość, aż do kości. Więc ten ból jest wręcz nie do zniesienia. Dlatego no, dosyć niby mały stworek, powiecie, przesadzam, ale no niekoniecznie. Dlatego no, trzeba było uważać, nie? Ale się cieszę, że nic się nie stało, że ją po prostu wyniosłem, udało się ją tam gdzieś poszła sobie na w krzaczki i tyle. No, dzisiejsza obiadokolacja już własnoręcznie zrobiona, takie krewety mi wyszły, paruję trochę, także na czosnku, na oliwie z oliwek, do tego pomidorki, ogóreczek, no i koszt takich krewetek to kilkanaście złotych, jakieś tam grosze te pomidor, ogórek. Myślę, że krewetki można było taniej dostać na jakimś targu rybnym, ale już tutaj nigdzie nie widziałem, to kupiłem w sklepie. Tak czy siak taką porcję to ciężko było dostać w restauracji w tych pieniądzach. Myślę, że z dwa razy drożej by wyszło i byłoby sporo mniej. Także ja wcinam.